chwesty na radomskim cmentarzu rzymskokatolickim. Powiemy o obchodzonym dziś dniu zadusznym. A także o trwającej kolejny tydzień akcji Fit It, czyli 4 tygodnie dla zdrowia. Monika Stanikowska, witam i zapraszam na środowe wydanie dziennika. To była bardzo udana zbiórka. Tak tegoroczną kwestę na cmentarzu przy ulicy Limanowskiego w Radomiu podsumowują członkowie Społecznego Komitetu Ochrony Zabytkowego Cmentarza Rzymskokatolickiego. Zobaczmy, ile w tym roku zebrali kwestujący. Ponad 33 tysiące złotych zebrał Społeczny Komitet Ochrony Zabytkowego Cmentarza Rzymskokatolickiego w Radomiu. Zdaniem przewodniczącego komitetu tegoroczna zbiórka, mimo że nie była rekordową, wypadła świetnie. Bardzo udana, szczególnie udana jak na warunki pogodowe, które były zmienne. Rano było jeszcze przyjemnie, no a pod koniec dnia, szczególnie wczoraj, zaczęło strasznie lać. Nie najlepsza pogoda nie odstraszyła jednak Radomian, którzy tradycyjnie 1 listopada odwiedzali groby bliskich i chętnie wrzucali pieniądze do puszek. Społeczeństwo bardzo przychylnie się odnosi do naszej akcji. No, według naszej obserwacji, tak przez te 20 lat kwestowania, mamy takie spostrzeżenia, że najchętniej dają tacy ludzie biedni, których właściwie nie stać na większe kwoty. Największy nominal, jaki wczoraj ktoś rzucił do puszki, to 200 zł. To bardzo wysoka kwota. No kilkanaście setek, kilkanaście pięćdziesiątek. Także to też świadczy o tym, że społeczeństwo rozumie i docenia to, co robimy. Nie wiadomo na razie, które nagrobki będą poddane renowacji za zebrane w tym roku pieniądze. Największy nominal, jaki wczoraj ktoś rzucił do puszki, to 200 zł. To bardzo wysoka kwota. No kilkanaście setek, kilkanaście pięćdziesiątek. Także to też świadczy o tym, że społeczeństwo rozumie i docenia to, co robimy. W sumie przez 21 lat działalności członkowie Społecznego Komitetu Ochrony Zabytkowego Cmentarza Rzymskokatolickiego w Radomiu zebrali prawie 600 tysięcy złotych. Dziś katolicy obchodzą Dzień Zaduszny. To dzień modlitw za wszystkich zmarłych, zwłaszcza za dusze odbywające w czyśćcu pokutę. Tego dnia Kościół modli się w intencji ich zbawienia. Tradycja Dnia Zadusznego sięga w Polsce XII wieku. Z końcem XV wieku była znana już w całym kraju. W zaduszki odwiedza się cmentarze, groby zmarłych z rodziny i uczestniczy w mszach, modląc się w intencji zmarłych. Istnieje tradycja zapalania świeczek czy zniczy na grobach oraz składania kwiatów, wieńców lub też innego typu ozdób, mających być symbolem pamięci o zmarłych. Tego dnia Kościół modli się w intencji zbawienia dusz odbywających w czyśćcu pokutę. Z zaduszkami związanych było niegdyś wiele ludowych zwyczajów i wierzeń. Przed tym dniem porządkowano nie tylko groby, ale także domy. Wierzono bowiem, że dusze zmarłych wracają tego dnia w miejsca, w których bywały za życia. Komenda Miejska Policji w Radomiu podsumowała akcję Znicz 2016. Przez 4 dni długiego weekendu policjanci prowadzili wzmożone działania na radomskich drogach oraz w okolicach cmentarzy. Jak wynika ze statystyk, w trakcie ostatniego weekendu było dość spokojnie. W dniach od 28 października do 2 listopada odnotowaliśmy 54 kolizje oraz 6 wypadków, w których 6 osób zostało rannych. Policjanci sprawdzali także trzeźwość kierujących i zatrzymali 3 kierowców, którzy zdecydowali się na kierowanie autem po alkoholu. Policjanci również zwracali uwagę na prędkość, z jaką poruszają się pojazdy i w tych dniach ujawniono około 130 wykroczeń przekroczenia prędkości. W 4 przypadkach policjanci zatrzymali prawo jazdy. Chodzi tutaj o przekroczenie prędkości ponad 51 km na godzinę w terenie zabudowanym. Były również 2 przypadki, w których policjanci fakultatywnie zatrzymali prawo jazdy kierowcom, którzy stworzyli zagrożenie w ruchu drogowym. Trenują ciężko, dostają wycisk od trenerów, ale mimo to nie poddają się i właśnie rozpoczynają kolejny tydzień treningów. Mowa o Pawle Bilewskim i Michale Swacie, którzy biorą udział w akcji Fit It, czyli 4 tygodnie dla zdrowia. Tym razem wraz z trenerem Piotrem Rogowskim radomianie ćwiczyli w siłowni Olymp.
Paweł, jak po 3 dniach treningów na Olimpie? No, jesteśmy dzisiaj naprawdę dojechani po tych 3 dniach. Dzisiaj były barki. I tak chciałem jeszcze powiedzieć od siebie, że naprawdę fajnie trenować z takimi profesjonalistami jak Piotr Rogowski, właściciel Olimpu, bo naprawdę wyłapujemy takie małe, drobne rzeczy, cząstki wiedzy, które później mamy nadzieję wykorzystać w treningach po zakończeniu naszej kampanii. Trenowaliśmy dzisiaj ramiona, głównie barki. Chciałem pokazać chłopakom kilka nowych technik. Myślę, że coś zapamiętają z tego treningu. Jak podopieczni wykonywali ćwiczenia? Sumiennie. Dosyć przykładali się do tego treningu. Widać, że już początkową wiedzę mają na pewno, co im ułatwia ciężki trening. Myślę, że dałem im dzisiaj wycisk, więc coś z tego wyniosą. Kulik, cała jesteś w skowronkach czy medytacji wiejskiego listonosza. To tylko niektóre tytuły piosenek zespołu Skaldowie, które w jazzowych aranżacjach usłyszymy 4 listopada w Radomskim Amfiteatrze. Dla miłośników skaldów i jazzu zagra trio Wojciecha Gogolewskiego. Na koncert zaprasza Jerzy Skwarek. Medytacje wiejskiego listonosza jazzowego to projekt muzyczny, na który chciałbym Państwa bardzo serdecznie zaprosić do kawiarni muzycznej Miejskiego Ośrodka Kultury Amfiteatr w najbliższy piątek o godzinie 19. Wystąpi trio jazzowe Wojciecha Gogolewskiego, wybitnego polskiego pianisty, aranżera i kompozytora. Towarzyszyć mu będą na perkusji Adam Lewandowski, perkusista znany ze współpracy z wieloma polskimi jazzmenami, ale przede wszystkim z zespołem Air Condition Zbigniewa Namysłowskiego, z którym zagrał przed słynnym koncertem Milesa Davisa na Jazz Jamboree w 1983 roku. Na kontrabasie zagra Paweł Pańta, wybitny polski kontrabasista i gitarzysta basowy, który znakomicie się czuje w muzyce klasycznej, jak i jazzowej. Od 2001 roku współpracuje z Włodzimierzem Pawlikiem, z którym to w 2014 roku otrzymał nagrodę Grammy za Night in Galicia. Medytacje wiejskiego listonosza jazzowego w amfiteatrze. Serdecznie wszystkich zapraszam. I mam jeszcze dla Państwa zaproszenie na premierę programu Wyszukani. Tym razem gościem Krzysztofa Czabana jest właścicielka Akademii Kokon Pole Dance Magdalena Ślusarczyk. Pole Dance jest kontynuacją innych stylów tanecznych. Trenuję taniec od 6 roku życia. Był balet, były jakaś gimnastka. Był balet w MDK-u? Był w MDK-u na Daszyńskiego. Był. Był. Nie, bo córkę ostatnio też miałem tam na balecie i także jak ktoś chce zacząć, to od baletu w MDK-u, tak? Od baletu w MDK-u, dokładnie. Na początku był balet, jakiś taniec akrobatyczny, jakieś sekcje sportowe w szkole, taniec towarzyski, hip-hop, taniec brzucha. No i wreszcie trafiłam na zajęcia pole dance. No i przepadłam. Ten odcinek programu Wyszukani już teraz dostępny jest w zakładce programy. I tym zaproszeniem kończymy to wydanie dziennika. Przed nami jeszcze prognoza pogody. Do zobaczenia. Odkryj słoneczną stronę segregacji odpadów. Segreguj śmieci, pokaż ekoklasę, zachowaj kasę. Codziennie tysiące Polaków potrzebuje krwi. Ale krwi nie można wyprodukować. Można tylko liczyć na ludzi szlachetnych i honorowych. Chwyć czerwoną nitkę. To proste i bezpieczne. Łączy nas krew, która ratuje życie. W czwartek w Radomiu pochmurno, opady deszczu ze śniegiem, na termometrach 5 stopni. W piątek pochmurno z przejaśnieniami, ciśnienie będzie rosnąć. W sobotę przelotne opady deszczu, a termometry w najcieplejszym momencie dnia wskażą 7 stopni.